Cześć, tutaj Marcin Łukasik. Słuchacie podcastu dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, w którym rozmawiam z ludźmi, którzy nie boją się szukać i błądzić, mylić się i poprawiać, ludźmi, którzy po prostu nie boją się mówić. Nie wiem. Mój kolejny gość powiedział kiedyś, w pisaniu najbardziej interesuje mnie, jak pracują słowa. Co trzeba zrobić, żeby działały, były aktywne, uwalniały się od rutyny. Z zawodu grafik, ale także pisarz i eseista Zadawanie pytań i wrodzona ciekawość otworzyły mu drogę do nagród literackich. Jest laureatem nagrody literackiej Nike i nagrody literackiej imienia Witolda Gombrowicza, a także zdobywcą paszportu polityki. W jego dorobku znajdują się także książki dla dzieci, o których także porozmawiamy. Moim, a przede wszystkim waszym gościem jest Marcin Wicha. Partnerem cyklu jest Asus ZenBook z Windows 11 i certyfikatem Intel Evo Laptop z dokładną kamerą i szybkim Wi-Fi zaprojektowany z myślą o tych, którzy jeszcze nie wiedzą Dzień dobry moi drodzy, to jest podcast dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą A dzisiaj razem ze mną odpowiedzi na wszystkie najróżniejsze i możliwe nie wiem Będzie szukał grafik, autor książek Marcin Wicha Cześć, dzień dobry Cześć, dzień dobry Marcin, zacznijmy tak myślę sobie z wysokiego C Czyli jak wygląda taki twój typowy dzień twórczy? tylko jedyna, nie wiem. <grystanie> <grystanie> Klasyczna odpowiedź. Wiesz co, nie, nie, nie mam żadnej, znaczy w ogóle nie wiem, co, wiesz co, nie wiem, wiesz co, to jest typowy dzień twórczy. No. Ja, ja jestem grafikiem, pracuję jako grafik, to znaczy mam z moim przyjacielem i wspólnikiem pracownię. Rano idę do tej pracowni, wiesz, włączam komputer. No i tam spędzam czas wykonując jakieś mniej bardziej twórcze zajęcia. No to, to zresztą jest tak, że ja myślę, że w projektowaniu, wiesz, nie wiem, pewnie 80% tego czasu, który tam na to poświęcamy, to, to jest taki czas mało twórczy. To właśnie jest fajne. No to jest to wszystko, co jest taką. Nie wiem, wiesz. Dodatkiem do no, tych twórczych momentów. Tam jest może w dniu parę, wiesz, parę sekund, a może parę minut, wiesz, a cała reszta to jest żmudna obróbka. Mm, no, więc w ten sposób wygląda. No. Przychodzisz i zaczynasz tworzyć. No, przychodzę, zaczynam tworzyć. <grym> zaczynam tworzyć, kończę, tworzyć, idę do domu. No. I tak to działa. To, to, co wydaje mi się fajne w projektowaniu, no, to jest coś takiego, że wiesz, że. No, że tego się nie da, fajne i niefajne, że tego się nie da wbrew temu, co mówię. Tak? Nie da się tego tak całkiem, wiesz, zostawić za, za zamkniętymi drzwiami. To znaczy, że oczywiście pamiętam. Ja teraz mam dość blisko do pracowni, ale pamiętam taki czas. Kiedy dojeżdżałem tramwajem i, i, i te godziny w tramwaju, czy, 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 czy drogi do pracy, czy jeszcze bardziej z pracy, to był dokładnie ten czas, kiedy już bez, bez jakiegoś wielkiego napięcia można było wymyślić różne rzeczy, i, i w gruncie rzeczy pamiętam sporo pomysłów, które mi, mi wtedy przychodziły do do głowy. No więc to, to tak to wygląda. No, jeśli chodzi o pisanie z kolei, to no, wiesz, mnie się naprawdę, nie wiem, pewnie na, rę na, 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 na palcach jednej ręki mógłbym policzyć takie, takie dni czy tygodnie, kiedy mogłem się zajmować wyłącznie pisaniem. Byłem kiedyś przez miesiąc na jakiejś rezydencji literackiej, co było fantastyczne, no ale to był jeden miesiąc. Kiedyś przez dwa tygodnie chyba, kiedyś przez tydzień. No ale pewnie jakby wszystkie te te, te, te okresy zsumować to by wyszło nie, nie więcej niż za dwa miesiące. Kiedy się zajmowałem tylko i wyłącznie pisaniem. No tak, mhm. to cała reszta, no to jest gdzieś tam właśnie przed pracą, po pracy, w trakcie pracy, zamiast pracy, oprócz pracy, no i tak dalej. Więc. No, więc tak, no więc mnie się wydaje, że to są takie wszystko rzeczy, które nie, nie robi się jakoś do skoku trochę właśnie w wolnej chwili, trochę przypadkiem. Okej, okay, a połączenie tego, tego, co mówisz, że na przykład tylko nie, nie tylko wyłącznie piszesz, ale tworzysz, piszesz, tworzysz, piszesz. W sensie jedno i drugie praca twórcza, ale. No, wiesz, ja w ogóle nie jestem pewien z tego, tworzysz, no, tworzysz, no co tworzysz. To robisz? No. Robisz, no robisz, piszesz. No to tak wiesz, tam, no no. jest zło pytanie. Zastanawiam się, czy <grym> bardziej to. Y, czy można to traktować jako plus takie przeskakiwanie z dwóch różnych ośrodków? No mnie się wydaje, że tak. No, mnie to chyba mimo, że to oczywiście wiesz, w sensie organizacji dnia i pracy, no to jest oczywiście deprymujące, no bo zawsze masz wrażenie, że albo to, albo tamto zaniedbałeś i że tam nie... Źle ten czas organizujesz, że, że zawsze coś jest niezrobione albo zrobione zbyt wolno, tak? To, to oczywiście tak. Natomiast ym, wiesz... Yy, dla mnie, bo wiesz, co to jest projektowanie? Znaczy ja się zajmuję projektowaniem graficznym, tak? Projektowanie graficzne, no to tak się elegancko mówi, no kiedyś to by się na nas mówiło ze cerzy, z grubsza biorąc. Znaczy wiesz, że to też jest tak, że że wiesz, wszyscy są jakoś strasznie na szpanowaniu, wiesz, na to, że to jest, no, to jest po prostu 90% tego czasu, to jest taka normalna praca nad tekstem, którą kiedyś się wykonywało w metalu, wiesz, kiedy mm -hmm. się składało te czcionki, czy tam je odlewało. W tej chwili sobie to tam jakoś układasz w komputerze, no ale to z grubsza biorąc, no to jest coś takiego, że wiesz, że patrzysz na te słowa, wiesz, i tam jakoś musisz je sensownie na, na kartce poukładać, tak? czy zobaczyć, że one się czymś różnią od innego zestawu podobnych słów. Czasami, wiesz, to jest kwestia tego, jak ułożysz marginesy, czasami jak ułożysz światło pomiędzy nimi, wiesz, czasami jak, jak, które z tych słów, wiesz, wyjmiesz na okładkę i je powiększysz, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to są takie zajęcia, to ja, to ja nie wiem, ja mi się w ogóle nie upierał, że one są specjalnie twórcze, tak? ale częścią tego jest, wiesz, to, że ty się zaczynasz tym słowom przyglądać trochę uważniej niż normalnie. Tak, to znaczy, mm -hmm. zaczynasz się zatrzymywać na nich. To nie jest już tak całkiem obo obojętne, jak one wyglądają, jak one się układają, wiesz, jaki one mają rytm w sobie, wiesz, jak są ułożone akapity, jak są ułożone, wiesz, kropki, jak są ułożone przecinki. Tak, zaczynasz się temu przyglądać. Tak? Okay. Jeśli robisz okładkę czy plakat, to zaczynasz się temu przyglądać jeszcze bardziej, no bo nagle się okazuje, że to, jak zapiszesz, wiesz, słowo nie niewiedza, nie wiedzą, czy użyjesz trochę mniejszego tego, wiesz, ogonka przy on, czy trochę większego, to nagle zabiera znaczenia, tak? A może w ogóle A nagle zaczynasz widzieć, że w tym słowie jest jakiś rytm. O, popatrz, zniknęło. <laughs> e, że, w tym, że w tym słowie jest jakiś rytm, że w tym jest jakaś, wiesz, albo skosy, albo łukie. No jednym słowem w toku tej takiej najbardziej żmudnej, najmniej... E, na, najbardziej żmudnej, najbardziej wymagającej mm, cierpliwości i też zupełnie nie prestiżowej pracy tak takiej rzemieślniczej. takiej rzemieślniczej pracy zaczynasz za, tak dokładnie zaczynasz się tym słowom przyglądać i zaczynasz wiesz dostrzegać jak one są zrobione tak ale też zaczynasz je słyszeć czy widzieć nie wiem no, w każdym razie one jakoś wiesz wyskakują z takiej kompletnej rutyny wiesz z którą normalnie się wiesz mm, mm, patrzymy na jakiś tekst. I mnie to jest potrzebne. Czy dla mnie to jest taki moment, wiesz, który sprawia, że mi się na chce pisać, to znaczy, że wiesz, że, że, że wiesz, że zaczynasz dostrzegać, jakie to, wiesz, jakie tam się napięcia tworzą, w zależności od tego, w jaki sposób ułożysz zdania, czy słowa, czy litery. Nie wiem, czy ja to potrafię jakoś precyzyjnie wyjaśnić, tak? Ale wydaje mi się, że w pisaniu wrogiem jest rutyna, wiesz, oh. a, a przygląd... znaczy rutyna i taka, wiesz, taka mechaniczność, czy, czy mechanizm, tak? Mm -hmm. Wiesz, te, tego, jak, jak się posługujemy językiem. A wiesz, a ten moment skoncentrowania się na cudzych, tak? Bardzo często, wie, zawsze cudzych, co czasami zresztą to są teksty, które nie mają żadnego artystycznego czy, czy emocjonalnego, wiesz, znaczenia. Mm -hmm. Ale samo skoncentrowanie się na nich jest ciekawe, bo, bo właśnie każe, wiesz, zobaczyć trochę więcej na temat tych, tych zależności, które się tam w tekście wydarzają. No, to na co zwróciłem uwagę, jak opowiadałeś, to że zarówno w opowieści o opisaniu, jak i w opowieści o mm, Pozwól, że roboczo będę nazwał to pracą, pracą twórczą, tak? Jako szeroko pojęty design. Tam pojawiło się słowo rytm. Czy to jest pewnego rodzaju przepis na, na sukces? Czy na, na taki sprawdzona metoda, że to będzie działać? Czy nie? Nie, no, wiesz, nie, 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 no w ogóle przepis na sukces, wiesz, nie, nie. Znaczy, po pierwsze, wydaje mi się, że nie ma żadnej sprawdzonej metody na cokolwiek w tej dziedzinie. To też wydaje mi się, że w projektowaniu nie bardzo są sprawdzone. Znaczy, wiesz, to, to znowu jest tak, że, no, co jest sprawdzona metoda? Znaczy, no, to, to jest sprawdzona metoda, to jest jak, wiesz, jak, jak co, zawsze będziesz dawał, nie wiem, różowe tło, czy zawsze będziesz dawał, wiesz, nie wiem, literki w poprzek. No, sprawdzone metody Jasne jest mm, jest tak, że mm, znaczy po pierwsze mam wątpliwość co do samego wiesz w, w sprawdzonych metod. Znaczy mm -hmm. oczywiście jest coś takiego, że, że jest mnóstwo rzeczy, co do których wiemy, jak one powinny być zrobione i... i yy, i, no, i, no i to jest jakaś właśnie taka rzemieślnicza wiedza dobra, z którą człowiek gromadzi przez całe życie i która się przydaje, tak? Mhm. Ale po drugie, jest wiesz, mottem naszej firmy, co, co nie jest na, najlepszym mottem z punktu widzenia marketingu zapewne, no ale jest takie nasze stare hasło, że wszystko jest skomplikowane, wiesz. To jest, jesteśmy tym typem rzemieślnika, co wiesz, jak okay. przychodzisz albo wzywasz nas, żeby zreperować kran, to zawsze ci powiem o nie. To jest trudne odpowiedzi na o łatwe pytanie. Ciężko, 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 nie. Nic. Bo, bo wszystko jest skomplikowane, tak? Znaczy, bo w gruncie rzeczy nawet jak robisz najbardziej banalną. I taką pracę graficzną, nie wiem, masz zaprojektować komuś wizytówkę, nagle się okazuje, że to jest jakiś problem, że to wcale nie jest tak, że to się da tak łatwo wiesz i z marszu zrobić, nagle zaczynasz się nad tym wahać. No. Trzeba jakiś znaleźć, znaleźć równowagę pomiędzy oddawaniu się tym wątpliwościom. Mm -hmm, mm -hmm. No więc po pierwsze nie jestem pewien, czy jest znowu tak dużo sprawdzonych metod. Co do tego rytmu, wiesz, no to jest fajne słowo, lubię je. Chyba dlatego, że. Jakiś następny etap w pisaniu, dla mnie ciekawy, no to jest taki, że, że słowa najpierw wyglądają, kiedy masz je napisane na kartce, jak je czytasz na głos, na przykład. Okay, okay. Wiesz, co ja ćwiczyłem zawsze, bo ja początkowo pisałem książki dla dzieci, więc zawsze zakładałem, że one są przeznaczone do, do głośnego czytania. No to nagle się okazuje, że te, że te zdania mają jeszcze jakiś swój rytm, że tam coś wraca, wiesz, że coś, uh -huh, uh -huh. coś się wybija, wiesz, coś. No, na tym jak mówiąc, się na tym zawsze polegało polegała i poezja, i proza, no więc, więc mnie bawi to, że jest z jednej strony ten rytm, wiesz, pionów, łuków, skosów, który na przykład dla każdego języka jest trochę inny, kiedy patrzysz na, przecież nie, nie czytasz, o od razu widzisz, czy, nie, wiesz, z kartką, widzisz, tak, znaczy bez czytania rozpoznajesz kartkę zapisaną, nie wiem, po niemiecku, po francusku, czy mhm. po polsku, więc tam, wiesz, skosy, łuk. w polskim języku jest dużo skosów na przykład. A, a co to oznacza? To znaczy, jak ktoś teraz, jedy, ktoś z naszych słuchaczy bierze książkę, otwiera i czym są te skosy? No, że, że jest dużo ukośnych liter Y, mianowicie najczęściej to robi. Okej. Okay. To, to tylko o to mi chodzi. Wiesz, co to oznacza? To oznacza taką śmieszną rzecz, że dość często jest tak, że kiedy oglądasz jakiś font pisma, ale font, tak? Na angielskim czy na łacińskim tekście zademonstrowany, to on ci się bardzo podoba, a potem próbujesz to samo użyć go do polskiego tekstu i wiesz i, i zaczyna, i wygląda jakoś inaczej, tak? okay. I tam jest w ogóle, to jest bardzo ciekawe, bo był taki czas, kiedy w polskim projektowaniu graficznym, jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, ale to różne echa później jeszcze tego rozbrzmiewały, był taki pogląd, że należy dostosować, że należy stworzyć literę, która będzie odpowiadała cechom polskiego języka, a tym samym tekst będzie lepiej wyglądał, że właśnie ten. Okay. Nawet kosztem czytelności, jeśli tam pozawijamy te, te Y, tam różne inne literki, tak zrobimy, żeby one były takie żeby, już przyjemnie załatwione. Nawet że będzie się trudniej to, czytało. Tak, to, ale będzie ładnie to to będzie wyglądało. Bardziej, No, Będzie bardziej harmonijne. Okej, okej. Okay, okay. Pamiętam, że Łukasz dziedzic, fantastyczny polski projektant i, mhm. i twórca Fontulato, powszechnie znanego i kochanego a czy nie tylko formula. powiedział kiedyś bardzo przytomnie, że, je, że on wcale nie uważa, żeby ta harmonijność i taka powłóczystość, tych, żeby to było dobre. Że, mm -hmm. że kto powiedział, że może właśnie fajnie jest, kiedy tekst jest e, mniej harmonijny, czy właśnie jakoś rozbity tymi... E, Tymi skosami. To rzecz kompletnie bez znaczenia, oczywiście, dla nawet dla użytkownika. Uh -huh. i te, no to są takie zabawy, wiesz, typografów, ale ja je lubię. Lubię o tym słuchać czy lubię o tym czytać, no bo to właśnie jest taki moment, kiedy sobie uświadamiasz, że wiesz, że te, że te literki, coś tam się nie, pomiędzy nimi wydarza, no, że właśnie uh -huh. one mają jakieś swoje. Um, no właśnie, rytmy swoje, ciągłości, nieciągłości, dopasowania, niedopasowania i że jest jakieś, wiesz, jakąś da się narysować oś pomiędzy, wiesz, pracą zecera, no, 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 takiego komputerowego zecera, jak ja, yy, czy projektanta, a, a kimś, kto, kto układa te literki, żeby tam je, wiesz, potem sprzedać jako felieton, książkę, nie wiem, piosenkę, wiesz, cokolwiek. No, okej. Okay, okay. Zabawa tymi samymi klockami. A jak bardzo ten font wpływa na odbiór tekstu? To znaczy, czy widzisz połączenie pomiędzy tym, że tekst bajkowy napisany konkretną czcionką fontem i inną, może być inaczej odbierany przez y, czytelników? No jasne, że tak. No. To, no, no, ale to. Mimo, że treść to, się nie zmienia. No, no znaczy. Yy, no to jest, no to, to jest mniej więcej połowa projektowania. Tak. Znaczy, no jasne, że. Znaczy, że... Wiesz, znowu to jest tak, że no po pierwsze o, operujemy, co, co w ogóle warto pamiętać, w ramach łacińskiego alfabetu, no, który jest oczywiście jednym ułamkiem z wszystkich alfabetów istniejących na świecie. Posługuje się nim też. Zdecydowana mniejszość ludzkości. No w ramach tego tego, wiesz, tego alfabetu mamy te no tam 30 liter, tak? 32, czy ileś tam. No, w każdym języku europejskim jest trochę inna ilość, bo dochodzą te, te wszystkie w naszym wypadku właśnie ogonki. Czyli te wszystkie wiesz, dodatkowe litery, które służą do tego, żeby oddać dźwięki charakterystyczne do danego języka te litery są odlewane w postaci metalowych czcionek od XV wieku, powiedzmy. No, I w tym czasie powstało ich dziesiątki tysięcy odmian. Każda z tych odmian w taki czy inny sposób zapisuje w sobie różne informacje na temat czasów, w których powstały. Bo jest tak, rozumiesz, że znowu, no, ja nie, 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 nie jestem e e specem od tego, ale, ale no, z grubsza biorąc potrafię rozpoznać literę, która powstała wiesz, w połowie XVIII wieku, czy w połowie XIX wieku. To są oczywiste rzeczy. No, przypuszczam, że prawdziwi fachowcy potrafią to rozpoznać dużo gęściej. Wiesz. Czyli nagle jest coś takiego, że wiesz, że w zależności od tego, czy jesteśmy we Włoszech, rozumiesz, w XVIII wieku, czy nie wiem, we Francji, w połowie XIX, to te literki mają trochę inne proporcje. Trochę wiesz, to się jakoś wiąże ze stylem epoki, tak? Ale związek pomiędzy tym, jak budowano domy, rozumiesz, a tym, jaki kształt miała litera k czy h jest nieoczywista ale istnieje. Tak? Mm -hmm. e, jakieś wyobrażenia tego, te, na temat tego, co, co jest, wiesz urodziwe, co jest właśnie harmonijne, co jest godne i tak dalej. Te litery zmieniały swoje kształty, i do dzisiaj w jakimś sensie jest tak, że natychmiast te skojarzenia przywodzą. No, to znaczy, że z grubsza wiadomo, jakie litery, jak ktoś tam chce założyć, wiesz, sklep, w którym będzie sprzedawał bagietki albo croissanty, to mniej więcej domyślamy się, jakiej użyje litery, żeby z daleka wyglądało, że jest to sklep francuski, a jeśli obok będzie chciał ktoś inny założyć sklep ze spaghetti, to też mniej więcej wiadomo, jakiej litery użyje, żeby ta włoska tego spaghetti było jeszcze bardziej podkreślone. Tak? Wiadomo, jakie litery użyjemy na obwieszczeniu wiesz, w sprawie tego, gdzie jest najbliższy schron przeciwatomowy i wiadomo, jakie litery wiesz, użyjemy z grubsza znowu na... 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 na yy ogłoszeniu, że organizujemy piknik sąsiedzki, albo, wiesz, albo wyprzedasz garażową, albo zabawę w przedszkolu. No to, to są... Jasne. Pod, mniej więcej wiadomo, jaką literką napiszesz na laurce dla mamy. Kocham cię, mamo. Tak? I teraz no, są oczywiście wszystkie te śmieszne przykłady, jak napiszesz to samo gotykiem, na przykład tam szwabachu, czy czymś takim, no to uzyskasz jakiś paradoksalny efekt. To oczywiście też jest ciekawe, no bo to też jest jakaś, jakaś zabawa. No i dalej... Czyli po pierwsze, każda litera wlecze za sobą swoją historię swojego powstania, jakieś związane z tym skojarzenia, jakieś wyobrażenia na temat miejsca, gdzie powstała, mm -hmm. jakieś emocje, które łatwiej jest taką literą albo inną wyrazić, tak? No mniej, więcej, mniej więcej sobie wyobrażamy, że inaczej trochę użyjemy litery, w takim najbardziej standardowy sposób, bo potem można się tym bawić, tak? No ale Jasne. mniej więcej wyobrażasz sobie, jakie litery używa się na zaproszeniach ślubnych, a jakich. Na no właśnie no, na wezwaniu do za, zapłaty zaległego podatku. No, więc to e, no a jeszcze nie zaczęliśmy w ogóle rozmawiać o sprawie czytelności, o sprawie funkcji, o tym, że inaczej mhm. projektuje się literę, która będzie używana wiesz, na tablicach przy autostradzie, inaczej literę, która będzie na podświetlanych y, jakichś y, oznaczeniach, inaczej taką, która się będzie drukować w takiej technice, a inaczej, którą się będzie malować przez y, szablon i tak dalej. Więc jeszcze do Wszystkie kwestie związane z użytkownikami, technologiami i itd. Więc wszystko to razem sprawia, że oczywiście, że treść jakoś jest czy że, że jakaś zawsze jest bardzo skomplikowana, skomplikowana, skomplikowana koniec końców. Relacja pomiędzy tym, jakiego użyjesz, kroju, pisma do jakiego tekstu. To, to może być właśnie na zasadzie paradoksalnej, ten, ten znaczy może właśnie iść pod prąd takiemu oczekiwaniu, może być, może właśnie ułatwiać komunikację, albo właśnie stanowić jakiś taki zadzior, wiesz, jakąś mhm. taką przekorę, która. A którą ty postawę prezentujesz, to znaczy mm, której postawy jesteś fanem? Myślę sobie o tym, że okej, okay, mamy określone pewnego rodzaju typy, czyli ten gatunek fontu będzie pasował do takiej komunikacji, no ale tam pojawia się jeszcze taki element kreatywny, twórczy. I teraz, czy ym, idziemy bardziej w stronę, żeby artysta się wyżył, żeby podzielił się tutaj swoim genialnym pomysłem, czy może jednak przede wszystkim, żeby to użytkownik był zadowolony i żeby to działało? Gdzie jest ta drobna różnica? Mm, wiesz, ym, ja nie m, bardzo rzadko. To znaczy, hmm, ja nie wiem, czy to jest. Real, w realnym życiu często zdarza się taka alternatywa: użytkownik był zadowolony, artysta się wyżył. Mhm. Zazwyczaj jest tak, że to jest marketing. Okay. Może słyszałeś o takiej dziedzinie? się <laughs> obiło. Wiesz, i, i że to albo chodzi o to, żeby użytkownik pomyślał, o jak wygodnie mi się czyta, albo żeby użytkownik pomyślał, o artysta się wyżył, pozwolili mu wyż się wyżyć, bo to oni właśnie tak Ciekawe tutaj spojrzenie. Okay. rozwijają. Znaczy, że wiesz, jak się, że, 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 że bardzo często jest tak, że te rzeczy, które odbieram jako artystowskie, są po prostu całkowicie świadomie podjętą, przyjętą strategią komunikacji, w ramach której pozwalamy sobie na, czy pozwalamy właśnie uh -huh. na rzeczy bardziej oryginalne, żeby pokazać na przykład nasz produkt się czymś różni od pozostałych, że właśnie jest bardziej, nie wiem, kreatywny, otwarty, nowoczesny i tak dalej, i dalej, i dalej. Więc to, to ja nie jestem, prze, wiesz, no, oczywiście jest w gruncie rzeczy jednak, jest też coś takiego, że my wszyscy w tym branży Żyjemy dzięki temu, że od czasu do czasu rzeczywiście ktoś robi coś przełomowego. Tak. Dla mnie, takim wiesz, przełomowe rzeczy to, to są rzeczy, które futuryści robili. Rzeczywiście na początku XX wieku, kiedy się zakradli do, 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 do drukarni i zaczęli się sami bawić czcionkami, czy z pomocą. Zecerów je układać albo w ogóle ominęli etap czcionek i zaczęli robić książki rękopiśmienne. Znaczy jest to, są takie momenty, kiedy rzeczywiście w jakiejś kompletnej niszy, no, mhm. różne takie rzeczy, które odmieniły projektowanie graficzne, do z dzisiaj, których do dzisiaj naprawdę korzystamy i tak bezpośrednio, i tak pośrednio. no Często to są rzeczy, które były drukowane w 10, 15, 50 egzemplarzach, a pewnie zdarzało się, że w jednym egzemplarzu też. Tak? Nie wiem, czy wtedy można mówić o drukowaniu oczywiście. Yy, no więc to się oczywiście zdarza. No. Natomiast yy, no, no ale to wtedy po prostu wszyscy z tego korzystamy, z takich przełomowych wydarzeń. Natomiast nie, ja, ja w większości wypadków, ja strasznie lubię to rzemiosło. To znaczy, ja strasznie lubię to rzemiosło, ja strasznie lubię, yy, lubię, żeby było czytelnie i to wcale nie jest takie banalne zadanie, żeby, żeby zrobić, żeby było czytelnie. Bo to przecież nie jest tylko kwestia tego, jaki będzie wielkości litera, ale też jak ten tekst będzie podzielony, jak będzie wiesz, rozmieszczony na stronie, jak będzie przeprowadzić uwagę czytelnika ze strony na stronę i tak dalej. Więc ja dosyć rzadko mam taką potrzebę, żeby, wiesz, żeby wykonać jakiś taki zamaszysty gest, wiesz, mhm. który, który przekreśli wszystkie inne pytania. Mhm. Marcin, chciałbym jeszcze wrócić trochę do mhm. początku, bo myślę, że myślę trochę o naszych słuchaczach, mhm. o takim szeroko pojętym, nie wiem, zastanawianiu się, w którą stronę zawodowo, prywatnie pójść. Twoja rodzina to są osoby z najróżniejszych sfer, czy życia publicznego, czy umówmy się, różnych aktywności. Skąd u, siebie, u Ciebie tak naprawdę wzięła się grafika? Czy to był genialny pomysł? Obudziłeś się któregoś dnia z nim? Czy to kwestia różnego rodzaju próbowania? Nie, wiesz co, ja, ja... zawsze bardzo chciałem być grafikiem. W każdym razie, odkąd pamiętam, myślę, to, 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 jest trochę, to jest trochę historia, którą ja jakoś próbowałem opisać w, w takiej książce, jak przestałem kochać design. Mm -hmm. Wiesz, y ja mnóstwo czasu spędziłem w dzieciństwie na wertowaniu starych katalogów z Bienale Plakatu. Bienale Plakatu odbywało się od 1966 roku, co. Mm -hmm. Sama na co wskazuje, dwa lata. No i wiesz, no, ja po prostu to strasznie lubiłem. No. I, i, I rzeczywiście to tam. To jest takie. Kiedyś komuś powiedziałem, że wychowałem się, już nie pamiętam, wychowałem się na opowieściach twoich czy czymś tam takim w odpowiedzi usłyszałem co, dlaczego jesteś taki źle wychowany. Więc to zawsze jest ryzykowne, ale, ale mnie się. No ja rzeczywiście do dzisiaj zresztą strasznie lubię stare, wiesz, stare numer. Magazynu Projekt, stare numery: Tyja, stare katalogi Biene, ale jednym słowem, całe to projektowania lat 50., -tych, 60., -tych, początku 70. To, to było moje. Przedłużone dzieciństwo. Znaczy to jeszcze się jakoś tam poniewierało po domu, kiedy ja, ja dorastałem, I, mm -hmm. i, i cała ta szkoła tego plakatu, wiesz, który polegał na takiej maksymalnej lakoniczności, na takim skrócie, na uproszczeniu, który zawsze miał w sobie taki ładunek poczucia humoru. To, to zawsze było w polskim plakacie takie bardzo. Zawsze, no moim zdaniem, tak, to jeszcze był taki styl sprzed wojny, wiesz, przechowany, jakiegoś takiej przewrotki, żartu, wiesz. Mrugnięcia okiem, mhm. um, ale też takiej swobody, która w tym była. No, no strasznie mi się to podobało, tak. I, i, i zawsze też tak chciałem, no. po prostu. To, wiesz, to była moja, moja podstawowa aspiracja. No. I, i, I też fajne w projektowaniu jest to, że ono jest. Um, Wiesz, ono jest y, zmienne, no I, i jak wiesz, wchodzisz w okres buntu i nagle już nie możesz patrzeć na te swoje ulubione polskie plakaty, to widzisz, okej, okay, ale jest jeszcze to, to, tamto, siamto, owamto, wiesz, i odkrywasz jakieś kompletnie inne sposoby projektowania, które które są na to odpowiedzią z jakichś kompletnie innych, wychodząc z założeń. Mhm. Więc ja najpierw. Potem, wiesz, potem był ten moment, kiedy się zaczął kapitalizm, a wraz z kapitalizmem zaczęło się coś, co wtedy mnie fascynowało. Dzisiaj pewnie już dużo mniej, ale cała ta sztuka, wiesz, identyfikacji wizualnej, wiesz, te fantastyczne podręczniki, gdzie tam się pisało, jak to logo zreprodukować czarno-biało, jak kolorowe, mhm. jak to wszystko opowiedzieć, jak połączyć, całe takie systemowe. Potem projektowanie gazet, które też dzisiaj jest raczej mało przyszłościowa dziedzina, tak, ale, ale takie projektowanie, które po prostu było systemowe, które polegało na tym, że trzeba było stworzyć taki alfabet jakichś powtarzalnych i zmiennych form i z takich. Klocków, modułów to, to konstruować. No więc, yy, więc, jakby w ramach tego projektowania bardzo różne są nurty, co jest też, też fajne od właśnie takiego bardzo swobodnego, intelektualnego przez taki właśnie bardzo systemowy i właśnie uporządkowany i polegający tak naprawdę na wymyślaniu algorytmów. No więc. O, ciekawe, ciekawe. Jak opowiadałeś, to w głowie został mi plakat i chciałbym Cię zapytać o takie mm, pewnego rodzaju próbowanie, szukanie. Takiego idealnego, inaczej, może nie idealnego, ale tego finalnego efektu. Pamiętasz takie prace, yy, gdzie trzeba było stworzyć tych wersji X, aż dopłynąłeś do takiej, że pomyślałeś, okej, okay, to jest to. O tak. Tak, tak, nie. Ja w ogóle wiesz, co, ja chyba nie pamiętam takich prac, żeby było inaczej. To, to znaczy. Wiesz, przecież ja to tak mówię. Ja, ja nie jestem jakimś bardzo dobrym grafikiem. Znaczy, to też jest tak, że, że dla mnie w, wiesz, w projektowaniu też strasznie fajne jest to, że, że to jest bardzo. Taka uczciwa i rzetelna praca, nawet jak nie jesteś, wiesz, tym, tym numerem jeden. Znam mnóstwo ludzi, którzy po prostu są bardziej pomysłowi, bardziej odważni i też mają większą wiedzę niż ja. Mm -hmm. e, natomiast tak, no, ja, mnie się, ja, ja w ten sposób projektuję. Znaczy, my w ten sposób projektujemy, bo, 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 bo z reguły działam jako spółka autorska I, i po prostu przygotowujemy bardzo dużo wersji. Czasami z którejś w końcu jesteśmy zadowoleni. Ale ja pamiętam, jak ja miałem tam, nie wiem, z 10 lat na szczęście, czyli bardzo dawno. Wiesz, to były też inne czasy z tego punktu widzenia, że dzisiaj jest mnóstwo podcastów, wywiadów, gazet. Tak? Ale wtedy... Bardzo rzadko się zdarzało, żeby można było usłyszeć czy przeczytać coś, co miał do powiedzenia projektant, że nawet te wielkie tuzy projektowania, bardzo rzadko się ukazał jakiś wywiad, wiesz, rozmowa, coś tam, to, to, to tak nie było. Tak? Mhm. I pamiętam takie wydarzenie, nie wiem, jakoś chyba w 80-tych latach, kiedy Henryk Tomaszewski, wielki polski plakacista, udzielił. Wywiadu polityce. Ja do dzisiaj pamiętam ten wywiad, bo on tam między innymi powiedział coś takiego. Wiesz, te prace Tomaszewskiego wyglądały tak, czasem tak nonszalancko właściwie. Znaczy, jakby on po prostu wiesz, przychodził i rzucał pomysł. To on był tak, jak wiesz, mhm. jak, wiesz jakby na serwetce to wiesz. Narysował. I on w tym wywiadzie powiedział, że mu się nie zdarza w zasadzie, żeby pierwszy pomysł e, plakatu był tym, który potem my widzimy. Okay. że za każdym razem dochodzi do tego przez długą, długą drogę odrzucania, próbowania, poprawiania. I że nagle zrozumiałem, no, mówię, że szczęśliwie bardzo wcześnie, tak dowiedziałem. Ja jak ktoś mi... Za pośrednictwem Pisma Polityka to przekazał, że, że to tak nie jest, że te rzeczy coś nam wydają jakimś takim, wiesz, machnięciem, wiesz, płetwą czy pędzlem, to, to w rzeczywistości jest ciężko wypracowane dzieło. Mm -hmm on tam powiedział, że raz czy dwa mu się zdarzyło tak, że od razu wiedział, że bardzo lubi te plakaty, no że to się właśnie zdarzyło. On wtedy miał, nie wiem, w dorobku, nie wiem, 500 tysiąc 1500 plakatów. Okay. Po czym wiele lat później przeczytałem takie wspomnienie o tym samym facecie, o tym samym twórcy, że, że ktoś dostał od niego plakat, taki jeden z jego najsłynniejszych plakatów do... Sztuki Tadeusz'a Pipera. I że kiedy przyjrzał się temu plakatowi, wydrukowany plakat, wiesz, wydrukowany egzemplarz, to się okazało, że tamten wyciął, rozumiesz, okos na tym plakacie, przesunął je, ja nie wiem, milimetr i nakleił ponownie. To, to była drobna korekta. W całym tym, wiesz, w całym tym procesie zrobił plakat, który chyba potem dostał wszystkie możliwe złote medale i do dzisiaj, wiesz, nie, nie stracił swojej mocy i siły. Ewidentne arcydzieło w tej dziedzinie, tak? Ale w dalszym ciągu był jeszcze niezadowolony i jak tam komuś dawał ten plakat w prezencie, to czuł, wiesz, obowiązek, żeby było ten jakiś włosek przesunąć, przesunąć ten, wiesz, fragment. Mhm. Mhm. No. To ciekawe, a, a czy masz pewnego rodzaju nawyki, zachowania, narzędzia? Bo myślę sobie, jak opowiadasz o, o, o tym, że powstaje finalna wersja, to trochę tak jak z komunikacją na zewnątrz różnych naszych zachowań, że znajomi, czy przy takiej zewnętrznej komunikacji w internecie ludzie widzą ten efekt końcowy. A tutaj właśnie opowiedziałeś pięknie o procesie, który polega na pewnego rodzaju odbijania piłeczką i szukania, 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 aż ludzie zobaczą ten finał. Czy masz jakieś takie swoje nawyki, sztuczki, rzeczy, które lubisz, które pomagają ci stworzyć tę kolejną wersję i jeszcze raz podjąć próbę? Mm. Nie, nie wiem. Nie. Nic mi nie przychodzi do głowy. Wiesz, nie. Raczej nie, bo też, bo też mnie się wydaje, bo to też pewnie jest trochę kwestia, wiesz, to jest tym... E... Wiesz, ja myślę, że to jest tak, hmm. ale to chyba jest taki w pisaniu i w projektowaniu, że to jest w ogromnym stopniu kwestia redakcji, nie? To znaczy edycji. To znaczy, że w tym sensie, że piszesz, 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 no mhm. ale potem tak naprawdę siadasz nad tym napisanym i zaczynasz przesuwać, tak. Wiesz, sprawdzać, zastępować jedno słowo drugim, wiesz jedno zdanie drugim, wiesz, przesuwać z pierwszej pozycji na trzecią, wiesz, całe zdanie, cały akapit, wykreślać, dopisywać. Więc. Więc ja myślę, że to jest tak, że jest po pierwsze w tym procesie szukania, wiesz, kolejnych wersji, no to jest taki moment, kiedy szukasz pomysłu, mhm. kiedy myślisz sobie: O kurczę, że też na to nie wpadłem. O. Tutaj jest litera O, mogę z niej zrobić wielkie oko. Ha! Nikt jeszcze na pewno na to nie wpadł nigdy. E, więc wiesz, taki moment, no ale potem nagle się okazuje, że to jest jeszcze kwestia, no właśnie tych milimetrów, wiesz, przesunięcia w górę czy w dół, nie? To, to jest jeszcze cała ta, yy, cała ta już sprawa nad tym formalnym yy, egzekucją. To jest to słowo, nad wykonaniem tego. Okay. Chciałbym nawiązać do Twojej książki kierunek zwiedzania, mm -hmm. bo powiedziałeś, że jest to taka biografia napisana w bardzo nowatorski sposób w jednej z rozmów. Ja tak U... I Użyłeś takich słów, więc muszę Przecież się Dzień dobry Państwu, napisałem bardzo nowatorską biografię. <laughs> I, o I o to chciałbym zapytać, Jakby, jak to wygląda, jak na to patrzysz, jakie, jakie emocje są z tym związane. Z... Nie, nie wiem, czy to jest taka strasznie nowatorska. Nie, nie, nie wiem, co mnie napadło, żeby tak powiedzieć. Wiesz, emocje no, to, to jest historia o yy, malarzu Kazimierzu Malewiczu, yy, który yy, na no taki swój najbardziej intensywny twórczy okres przeżywał między latami 900. 10, może 1912 rokiem, a, a początkiem lat 30. I to jest taki okres, kiedy powstaje sztuka abstrakcyjna. Malewicz, ale nie tylko Malewicz, no, mnóstwo artystów różnych nurtów i w Rosji, jak Malewicz, i w innych krajach Europy, we Francji, w Holandii, we Włoszech. No, wymyśla tak naprawdę wtedy sztukę od początku. Sztukę mhm. i literaturę. I też strasznie fajne jest to, że to jest też taki okres, kiedy zarówno poszukiwania poetów, pisarzy, prozaików, jak, jak i malarzy i rzeźbiarzy, malarek i rzeźbiarek, są bardzo blisko. Znaczy oni są cały czas w jakiejś takiej bardzo bliskiej komitywie. Nie da się oczywiście opisywać wczesnego, futurystycznego malarstwa, czy to rosyjskiego, czy włoskiego właśnie nie patrząc na to, co wtedy się wydawało wydarzało w prozie i w poezji. I mnie... I wiesz, i, i patrząc na to, jak Malewicz traktował, no wiesz, no bo to, on oczywiście znowu to jest ważne, on nie był jedyny, tak? to, to było całe mnóstwo. No. no ale on opowiadał tą historię w taki sposób, że przychodzi do świata, gdzie się rozumiesz, maluje fauny, wenery to był jego ulubiony przykład, no, mitologiczne sceny, wiesz. No. No, przychodzi, maluje czarny kwadrat, czarne koło, czarny prostokąt, czarny krzyż. Czar... Kompletnie zmienia cały ten pejzaż sztuki. Tak. Mm -hmm. Otóż, mnie się wydaje, że opisać to, w... znaczy można oczywiście, może nawet by należało, no. natomiast wydawało mi się, że zabawne jest, żeby spróbować to opisać w taki sposób, który też nie jest. Linearne, no żeby opisać to w taki sposób, który w jakiś w samym sposobie opowiadania wiesz, też rezonuje to, co się wtedy wydarzało na tych płótnach Wiesz, malewiczesz tam tekturach, czy na czym on malował w danym momencie czy, 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 czy nawet w literaturze tego okresu no, Pewnie. A że też to się zmieniało, tak, że to też się wiesz. Mnóstwo wydarzało, więc też ta książka jest taka niekonsekwentna nie, nie w tym, czy też dokładniej biorąc tam różne sposoby opowiadania, przechodzą jeden w drugi. No, więc ja, ja zresztą myślę, że to jest, że to że się napisałem, pytasz o emocje, to ja mam takie odczucie, że z jakiegoś powodu jest tak że kiedy patrzę na rzeczy namalowane w roku 97, 8, 10, 12, 15 jeszcze, to poza wszystkim innym ja je po prostu strasznie lubię, ale też, że jakiś dziwny sposób te, te kubofuturystyczne prace na przykład, nie wiem, jakoś wprawiają mi nastrój, no nie wiem jak to powiedzieć, znaczy jakieś są, jest z nich coś krzepiącego, wiesz, tak jakby ktoś ci powiedział, wszystko można zrobić inaczej. Okay. Świat jest fajny. W świecie można zobaczyć coś, czego nikt do tej pory nie zauważał. Może wszyscy to zauważali, ale nie umieli tego pokazać. Wszystko jest interesujące dookoła, wszystko jest żywe. Wszystko można zrobić tak, jakby nikt nigdy wcześniej na to nie spojrzał. Każdą filiżankę można zobaczyć, tak jakby nikt wcześniej na tą filiżankę wiesz, nie, nie skierował spojrzenia. Tak? I to jest tak e, fajne i tak jakieś. E, Myślę, że dlatego te wystawy awangardy ciągle się cieszą taką, wiesz, jakąś popularnością. Że są tak różne od rzeczywistości? Nie, właśnie nie. Że dla mnie to, wiesz, to co jest najfajniejsze, to nie jest, że jest różne od rzeczywistości, tylko że przedstawiają, pokazują, że tą rzeczywistość można odbierać w jakiś dużo bardziej bezpośredni czy zupełnie inny sposób niż, że wiesz, że można więcej widzieć dookoła. No. Okej. Okay. Że można się wiesz więcej zatrzymywać, no, że, że dookoła się dzieje więcej niż nam się wydaje, że świat nie jest taki nudny i ustalony, jak nam się, jak wiesz, nam się w gorszych dniach może zdawać. No. Mhm. Tak czy smak, no. Dla mnie to wszystko było takim wiesz, wyzwaniem, żeby, żeby się też trochę bawić formą, no, żeby tam pokombinować, poprzewracać po jakieś rzeczy, czy powiesz, po, 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 po majchlować, wiesz, tymi. Tymi literkami też. Opowiedz z perspektywy, zakładam, tysięcy godzin spędzonych czy w pracowni, czy przed laptopem, tworząc różnego rodzaju, czy elementy graficzne, czy też tekst, tak naprawdę. Jak ważny jest element inspiracji? To znaczy, z jednej strony myślę sobie o Twoim gigantycznym bagażu doświadczeń i tego, co już w głowie, tego, co już stworzone, ale czy ktoś Cię teraz inspiruje? Albo co, kto Cię teraz inspiruje? Może tak powinienem zapytać? No wiesz, to mam nadzieję, że tak. No. To znaczy. I wiesz, ja, ja myślę, że. No, że świat jest do zniesienia tylko dzięki temu, że, że wszystko mnie jest... inspiruje. No. To znaczy, że to dla, dla mnie o to chodzi. No. To znaczy, że wiesz, że, że wiesz, że inspiruje Cię. Tabliczka, wiesz, zakaz palenia. No, to znaczy, że wiesz, że, że, że fajne jest to. Znaczy, wydaje mi się, że. No, bo oczywiście są takie miejsca, gdzie idziemy w nastawieniu, że zobaczymy coś inspirującego. I rzeczywiście mm -hmm. czasem się tak zdarza. Idziemy do kina i wychodzimy z takim poczuciem, które mija z reguły po godzinie, no ale przez chwilę nam się wydaje, że jesteśmy już kompletnie innymi ludźmi, bo wpływem tego, cośmy zobaczyli. Nie? Idziemy, wiesz, do, na wystawę czy czytamy książkę z takim nastawieniem, że, że ona nam pokaże jakieś nowe, wiesz, spojrzenie na coś, Przedstawi nam jakieś nowe dziedziny wiedzy, nie wiem, czy, czy, czy sprawi, że. Ale, ale oprócz tego, mnie się wydaje, że strasznie fajne jest to, że wiesz, jak tam na chwilę wychodzi słońce, wiesz, i patrzysz na ulicę, to to inspirujące są, wiesz, kałuże, wiesz, plamy na, na tynku, wiesz, kolory. Inspirujące są właśnie jakieś, wiesz, ogłoszenia spółdzielni mieszkaniowej z takim układem przecinków, na który byś całe życie myślała nie wpadł i tak dalej, wiesz inspirujące jest to, co ludzie mówią, wiesz, za oknem i, i to, co mówią do siebie, wiesz, że to, znaczy, że to jest fantastyczne, tak? to, to, to jest to, co ja chyba nie, nie do końca mi się udało jakoś wytłumaczyć, czy powiedzieć, ale że to, to jest też takie fantastyczne, wiesz, jak masz wszystko jedno, czy tego Majakowskiego, czy, 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 czy Lubow Popową, malarkę, czy, czy, czy Malewicza, wiesz, mm -hmm. że, że, wiesz, że oni potrafią, wiesz, iść do sklepu, nie? do, wiesz, do, 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 do szyn do, do kawiarni, wiesz, zobaczyć szyld, wiesz, nad wejściem, rowerzysta, który jedzie ulicą, i wiesz, i to wszystko nagle zamienia się w jakieś kompletnie nowatorskie, wiesz, spojrzenie, w jakiś kompletnie zaskakujący obraz. No. Więc no wiesz, no dopóki, dopóki można, to moim zdaniem wszędzie tej inspiracji należy okay. szukać. Okay. A czy takie nastawienie czasami trochę nie męczy? to znaczy takiego chodzenia ja rozumiem, jest to super inspirujące, kreatywne, ciekawe, ale czy nie brakuje ci takiego zwykłego przejścia przez miasto? No, no męczę, tylko wiesz, mnie się wydaje, że znaczy mnie się wydaje, że to też nie jest coś, co mamy dane raz na zawsze, no, że, to, że to też jest tak, że są takie... Ja, wiesz, ja to bardzo, wiesz, ja przez długi czas to to jest takie moje doświadczenie, że ja przez długi czas dosyć intensywnie malowałem. Najpierw dlatego, że chciałem się dostać na akademię, a potem już po prostu dlatego, że, że lubiłem, a potem przestałem malować. Ale w tym okresie, kiedy malowałem, wiesz, takie dość konwencjonalne, martwe natury, no to wiesz, no to jest takie, nie wiem, czy taki moment, jak potrzebujesz sobie kupić nowe buty, nie? I nagle się łapiesz na tym, że patrzysz na buty wszystkich przechodniów. Albo, że tam, nie wiem... Jak robisz prawo jazdy no, i same elki po mieście. Tak, tak, tak. Znaczy, że jak... No więc z malowaniem jest oczywiście tak samo. Znaczy, wiesz, jak, jak akurat malujesz, to wszędzie widzisz... To wszędzie widzisz... No właśnie, motywy, tak? Widzisz jakiś intensywny kolor właśnie, jakaś, wiesz, rurka, którą płynie gaz, wiesz, no, sąsiednie elewacji ma jakiś zupełnie niesłychany kolor. Wiesz, że to są takie... Ludzie wiesz w metrze, wiesz przystanek autobusowy, wiesz że... To, a, a potem przestajesz, tak? Przestajesz, ale przestajesz widzieć. I mnie się wydaje, szczerze powiedziawszy, że wtedy to się robi dużo bardziej męczące miasto, kiedy właśnie już przestajesz cokolwiek widzieć. A mi się wydaje, że, nie wiem, w moim życiu są takie długie, wiesz, tygodnie czy miesiące, kiedy wiesz, kiedy, kiedy, kiedy to wszystko jakoś tak blaknie i się wiesz i się. Um, Spłaszcza. Więc, no więc tak, no więc. Okej, okej. Okay, okay. Często pytam o to moi gości, bo, bo myślę, że to ciekawe w kontekście różnego rodzaju nie wiem i poszukiwania. Powiedziałeś o tym, że miewasz okresy, kiedy malujesz i wtedy chłoniesz, czy tworzysz i chłoniesz, Przecież, mm -hmm. a, a potem jest ten moment przełączenia. Co jest dla ciebie taką najlepszą formą pewnego rodzaju dekompresji, czy jakiegoś oczyszczenia głowy? Tak, żeby tą pralkę z pomysłami zamknąć na chwilę. Mm. Nie wiem, no, oglądanie głupich seriali, czy słuchanie radia w języku, którego nie rozumiem, no, jakieś takie rzeczy. Ale ja też nie, wiesz, ja nie. Ja też staram się nie myśleć yy, o sobie jako o pralce. Yy. I też. Chyba bym nie chciał, żeby ktoś o mnie myślał jako o pralce. To znaczy, nie, nie, chodzi, nie o chodzi, o... chodzi mi o to, że człowiek nie jest maszyną do pomysłów. Okej. Okay. I nie wydaje mi się, no wiesz, no, no, oczywiście trzeba o siebie dbać, nie? I. Ale nie chciałbym, żeby dbania o siebie i wiesz, i okres odpoczynku, czy okresy, wiesz, właśnie kiedyś nad niczym specjalnym nie myślisz, czy yy, traktować jako jakiś, wiesz, przerwę kondycyjną, czy ładowania. Nie lubię całej tej metaforyki, wiesz, ładowania akumulatorów i tak Okej, okej. Wiesz, o co mi chodzi. Na rozumiem, rzecz, rozumiem. To jak na to patrzysz w takim razie? No, że człowiek sobie jest i od czasu do czasu reaguje na, na to, co widzi, wiesz, i ma ochotę coś powiedzieć innym albo samemu sobie, a czasami nie ma, no. I że, że, że to nie jest, wiesz, jakiś taki, wiesz, że człowiek nie jest maszyną do pomysłów, no, że to nie jest jakaś funkcja, no. to jest po prostu część osobowości, no, tak mi się wydaje, no, to, tak mi się wydaje, no, gdzieś na końcu to wydaje mi się, że człowiek powinien być dla siebie dobry, no. I też nie, 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 nie traktować, wiesz, wszystkiego na zasadzie input-output. No. Okej, okay. A co należy inaczej. Tak, szukam, żeby to dobrze, bo trochę wiesz. Tak, tak rozumiem. Jesteśmy na niuansach. I, i myślę sobie, czy, czy to z wiekiem doświadczeniem, i, i, czy to z wiekiem i z doświadczeniem przyszło ci takie poczucie bycia okej, okay, z tym, że nie zawsze jestem super kreatywny, że właśnie to, co mówisz, są okresy, kiedy jest pik, a są, kiedy szuramy po ziemi i też jest okej. Okay. Mm, nie, nie, to... Nie znaczy, nie, chciałem powiedzieć z punktu widzenia twojego coś optymistycznego, ale nie, nie wydaje mi się, żeby tak. Słuchaj, no pe pewnie po prostu się nie wiem. Chciałbym powiedzieć, że z biegiem czasu człowiek się uczy akceptować, że jest OK. Okej. Okay. <grystanie> 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 tego się trzymajmy. No. Okej, okay, czyli po prostu po określonej ilości projektów czy <grystanie> czasu, czy jakichś tam rzeczy już takich gotowych, nabiera się tego? Mam nadzieję. No zobacz, jak nabiorę, to ci dam znać. No dobra, okej. To ciekawe, co powiedziałeś, że jeszcze tego nie ma. To jak w takim razie akceptujesz? Po prostu jest okej, jak jest? Wiesz co, mnie się wydaje, że nie mam na to dobrej odpowiedzi. Znaczy, to jest z kategorii nie wiem, no więc się czuję trochę usprawiedliwiony. Ale wiesz, wydaje mi się, że to jest tak, że przy wszystkich tych zajęciach nadobowiązkowych i obowiązkowych czy to będzie tam projektowanie czy pisanie cały czas szuka się balansu wiesz pomiędzy tym że no, że jakaś porażka jest wpisana w to. Strasznie rzadko się zdarza, że że skończysz coś z poczuciem, że po prostu już zrobiłeś tak dobrze, że już się lepiej nie dało. Raczej możesz co najwyżej pomyśleć, ja myślę, no, no zrobiłem to tak dobrze, jak w tym momencie, w tym miejscu swojego życia i w tych okolicznościach potrafiłem. No. I trudno. No i na szczęście to, to, co jest fajne w projektowaniu i w pisaniu, zresztą też, no, że zawsze jeszcze jest następna, następny temat, następna rzecz do napisania, następna okazja, może się uda trochę lepiej. No i tak. No. Z drugiej strony, oczywiście, balans polega na tym, że też strasznie łatwo jest zbyt szybko powiedzieć: No, następnym razem. Nie tym razem. No bardzo łatwo jest się odpuścić, to też oczywiście nie, nie należy z tym przesadzać, no i, ale obawiam się, że nie ma żadnego, wiesz, żadnego nie ma, żadnego nie ma wiesz, sposobu, który można by, wiesz, zawiązać w stążeczkę i powiedzieć, że to, to właśnie w ten sposób odróżnisz jedno od drugiego, no to, tak to po prostu jest. No. Okej, okay. chciałbym Marcin jeszcze no. na sekundę mhm. wrócić do tworzenia dla najmłodszych, bo mhm. to myślę, że ciekawy proces. Widzisz dużą, um, pewnego rodzaju, czy różnicę, czy jakbyś mógł opowiedzieć o tym, trochę o procesie, a może czym on się różnił od takiego um, twojej pracy, którą zajmujesz się teraz na co dzień. Trzeba było założyć jakieś różowe okulary, może bardziej z uśmiechem traktować? Często bajki mają morę. Nie wiem, rzucam wątkami. Yy, nie, wiesz, yy, nigdy. Ja, ja, ja jako dziecko niespecjalnie lubiłem bajki. To yy. ciekawe. Yy, czy ja wiem? Yy, wiesz, to też w zabawny sposób jakoś konweniuje. Jakoś się wiąże z tematem malewicza, znaczy, że, że, że w tym bojowym okresie rewolucyjnym do chyba 1932 czy 1935 roku w ogóle bajki były zakazane. Tak? Mhm. Znaczy, jakby obowiązywała taka, taka zasada, że, że dzieci powinny poznawać świat, a nie, a nie fantazję. I dopiero w okresie socjalizmu przywrócono jakby bajki do obiegu do w 1935 roku. Maksym Gorki, Konika Garbuska zrehabilitował. Ej, no więc ja byłem bardzo rewolucyjny nie lubiłem bajek. Ej, czy to się pisze inaczej? No, wiesz co, nie wiem. Ja, ja też yy, yy, myślę, że książki, które pisałem dla dzieci były pogodniejsze. Bo jakiś świat mi się wtedy wydawał pogodniejszy. Ale to chyba jedyna różnica. Nie, nie miałem poczucia, żeby to się jakoś. Wiesz, z, ja jedną rzecz odkryłem dość szybko. Ja, w, kiedy napisałem pierwszą książkę dla dzieci, to, to miałem dość dużo spotkań z tymi dziećmi, podczas których czytałem na głos. No bo no na tym polegają spotkania autorskie z dziećmi chyba. I się okazało parę rzeczy. No, jedna z nich jest taka, że takiego głośnego czytania to, to 7 czy 8 czy 10 dzieci mogą wytrzymać, wiesz, tam 12 minut, 15, nie więcej po drugie, że żeby to w ogóle wytrzymać i jakoś przykuć uwagę, no to tam też musi być właśnie jakieś muszą być onomatopeje, muszą być dialogi, muszą być, musi właśnie być jakiś rytm. Nie jest źle właśnie wstawić jakieś jedno słowo, które będzie się powtarzać i powtarzać i powtarzać no, i powtarzać. Albo że każda postać mówi trochę inaczej, żeby od razu było widać, jak jakoś sobie te, te głosy różnicować, no i tak dalej. To, to czytanie na głos swoim dzieciom też daje ten efekt, że się konfrontujesz z tym tekstem wypowiedzianym na głos, no ale swoje dziecko to tam wiesz, ci nie podskoczy i. No bo wiesz, jest jeszcze kwestia śniadania, kolacji, wiadomo masz jakieś środki, ale obce dzieci to już się nie, nie patyczkują, no więc, no więc ja się w pewnym momencie już dosyć świadomie zacząłem w taki sposób pisać te teksty, no żeby one właśnie po pierwsze się składały z fragmentów, które w głośnej lekturze 15 minut zajmują, po drugie, żeby tam były onomatopeje, rytm i powtarzanie jakichś słów, żeby było dużo dialogów i tak dalej. No i w jakimś sensie to, to, to nadal stosuję te zasady. To znaczy nadal, nadal sobie czytam na głos jakieś rzeczy. Żeby, żeby zobaczyć, jak one brzmiały i nadal, nadal staram się operować w takich dosyć małych jednostkach, żeby to mm -hmm. właśnie się dzieliło na niewielkie porcje. Mm -hmm. I to chyba tyle. No. Żadnych morałów na szczęście nigdy nie, nie stosowałem. Nie, nie stosowałeś morałów? U, a dlaczego? To takie truistyczne? Czy... No. czy sam ich po prostu nie lubiłeś? Tak, no. Nie wiesz co? Znaczy, ja, ja nie. To, to jest w ogóle ciekawe, chociaż nie, nie, nie jest, Ja też wiesz, nie napisałem te książki dla dzisiaj nie jestem żadnym specjalistą od dziecięcej literatury. To jest też taka dziedzina, która ma swoich. swoje różne założenia. Ja wiesz, nie oczekuję od literatury dla dorosłych, że ona będzie dydaktyczna. Ja też nie widzę powodu, żeby oczekiwać tego od literatury dla dzieci. To znaczy yy, nie, nie wiesz, znaczy, wydaje mi się, że kiedy opisujesz coś, wszystko jedno, czy to jest, yy, czy to jest yy, dla dorosłych czy dla dzieci. No to dlatego, że coś się wydarzyło, coś, co jest fajną opowieścią, coś, co się zabawnie czyta, tak, a nie dlatego, że prowadzi to do wniosku, że należy, nie wiem, wiesz, oszczędzać ciepłą wodę. No, chociaż należy oczywiście. Tak? Mhm. No więc taki jedyny morał, który z tych książek płynął, no to był taki, że, że, że świat jest interesujący i że trochę też jest taki, jak sobie go opowiemy. Tak? To znaczy, że tak jak można wiesz, dostrzegać jakąś taką wizualną, wiesz, urodę w świecie, który nas otacza. No tak samo można dostrzegać, że ludzie są zabawni, że śmiesznie mówią, że śmiesznie sobie próbują radzić z różnymi sytuacjami, problemami, śmiesznie, ciekawie, hmm. interesująco, że są inni, że, że są różni, że próbują na siebie wzajemnie wpływać, że próbują się do czegoś wzajemnie przekonywać. No, że to jest mnóstwo takich obserwacji, no i że, że znowu, im więcej tego zauważymy, im lepiej potrafimy sobie innym to opowiedzieć, tym bogatszy jest ten świat dookoła. Myślę, że to był jedyny... Nie, nie wiem, czy to można uznać za morał, no ale... Jakaś, jakiś wniosek taki. Jakiś, Tak, no, jakieś jedyne Coś co zbliżonego do przesłania dałoby się z tych książek wypreparować. Cieszę się Marcin, że dużo pojawiło się tutaj takiego mm, szukania i pewnego rodzaju za zagadkowości przy twoich najróżniejszych aktywnościach. Ja tylko przypominam, że w poszukiwaniu odpowiedzi właśnie na nie wiem wspierał nas laptop Asus Zenbook 14 na platformie Intel Evo z systemem Windows 11. I w ramach kropki Marcin, to pytanie, które zadaję zadaje wszystkim gościom, Jaka byłaby taka jedna rada, którą chciałbyś, mógłbyś dać naszym słuchaczom na, na oswojenie się właśnie z tą taką, z tym codziennym nie wiem? Ja bym dał taką radę, żeby się nie oswajać. Bo ja uważam, że należy wiedzieć. I że to, że czegoś nie wiemy, to nie jest motto które sobie stawiamy i mówimy super, nie wiem, a co mnie to obchodzi. To, że nie wiem, to jest po prostu spostrzeżenie, że jest coś, co, czego można się jeszcze dowiedzieć. Może, może to jest łatwe do zrozumienia, może to jest trudne do zrozumienia, może nigdy nam się nie uda tego przeniknąć, ale wydaje mi się, że to takie stwierdzenie, że czegoś nie wiem, to nie jest koniec historii, tylko to jest początek historii. No to drobne usprawiedliwienie się. To, to nie jest, wiesz, to nie jest finał, nie wiem i ten. To, mhm. jest, to jest, zauważyłem, że czegoś nie wiem, więc mam okazję, żeby się tego dowiedzieć. Więc, to, to zresztą w projektowaniu dokładnie tak jest. To znaczy, dopóki nie wiem jeszcze czegoś, no to mogę wymyślać nowe rzeczy. W momencie, kiedy, wiesz, usiądę do czegoś z przekonaniem, że już wszystko wiem, no to właściwie już nie mam nic do roboty. To, to już się skończyło. To, to już jest ostateczny syndrom wypalenia. Więc dla mnie, więc dla mnie to nie wiem, to jest początek. No, to jest, to są drzwi, okno, nazwij to jak chcesz, no portal, wszystko jedno. No, w każdym razie dla mnie to jest, to jest Przyznanie się do tego, że coś jeszcze można poznać i zrozumieć. Dziękuję Ci bardzo za wszystkie historie. Przypominam, ja że wszystkie odcinki podcastu dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, znajdziecie we wszystkich serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Tam można subskrybować i też przede wszystkim czekamy na Wasze historie. Dziękuję, że to nie wiem, jest początkiem, bo to bardzo ciekawy punkt naszej rozmowy. Trzymam kciuki za najróżniejsze projekty. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki, do zobaczenia.